Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo, panie ministrze, ja mam dwa pytania. Na początku powiem pytanie, a potem uzasadnię. Otóż dlaczego tak długo musimy czekać na odpowiedź na interpelację w sprawie zagospodarowania Górnej Odry? Dlaczego kilka interpelacji bardzo szczegółowych dotyczących tego obszaru nie znajduje jednoznacznej odpowiedzi, pomimo tego, że państwo przedstawiacie akurat ten program? No, w tym czasie można się było nie tylko z tym zapoznać, ale przede wszystkim na nie odpowiedzieć. Dlaczego o to pytam? To jest bardzo ważna sprawa, dlatego że miasto Raciborz zostało dotknięte powodzią w 1997 roku, a do dnia dzisiejszego nie udało mi się ustalić ani w samorządach, ani w ministerstwie nawet przebiegu drogi wodnej, toru wodnego Odra-Dunaj. I właściwie na te pytania do dnia dzisiejszego nikt nie potrafi odpowiedzieć. Mam nadzieję, że pan minister spróbuje i rzeczywiście rzetelnie odpowie na te interpelacje. Dotyczy to oczywiście również budowy zbiornika wodnego Racibórz Górny. To jest pierwsze pytanie, właściwie apel o to, aby uzyskać na to odpowiedź. A drugie pytanie, które kieruję do pana ministra przy okazji, to znaczy się nie jest to sprawa pilna, przez Katowice płynie rzeka Rawa. Znaczy, tak się składa, że się wychowałem w Katowicach, więc przy tym smrodzie mieszkałem przez mnóstwo lat. Otóż ta rzeka rzekomo zatraciła źródła. Natomiast stan od lat, jak sięgam pamięcią, 70. do dnia dzisiejszego tej rzeki w żaden sposób się nie polepszył. Jak śmierdziała, tak śmierdzi. I dlatego pytam pana ministra, jakie rozwiązania planuje rząd w najbliższym czasie, aby mieszkańcy Katowic, stolicy regionu, mogli wreszcie zobaczyć czystą Rawę. Dziękuję bardzo.